Serdecznie zapraszam do odcinka 66 z playlisty Władcy Olimpu pod tytułem Paton część trzecia. W poprzednim odcinku 65 opowiedziałem o kilku teoriach spiskowych dotyczących śmierci generała Patona. W tym odcinku opowiem o kolejnych teoriach spiskowych. Kolejna teoria spiskowa pochodzi od agenta amerykańskiego kontrwywiadu CIC, Stefana Skubika Skubik opublikował prywatnie w 1993 roku książkę zatytułowaną Śmierć morderstwo generała Patona, w której opowiada o swojej wersji wydarzeń z grudnia 1945 roku. Teorię spiskową Skubika popiera inny badacz tematu, Wilcox, który uzupełnia na swój sposób informacje podawane przez agenta Według Wilcoxa generała zamordowali Rosjanie, dla których Patton był ich zagorzałym wrogiem. Generał ostro krytykował komunizm, ale jego opinie nie były oficjalną polityką Amerykanów. Generał nie stanowił żadnego zagrożenia dla Rosjan i nie miał możliwości wywołania wojny przeciwko Związkowi Radzieckiemu, gdyż w tamtym czasie dowodził armią. Kilkuset urzędników i naukowców. Wilcox stwierdzi, że Stalin miał ukarać Patona za wtargnięcie na teren Czechosłowacji przed Rosjanami. Czechosłowacja zgodnie z postanowieniami Wielkiej Trójki miała stanowić jeden z powojennych łupów ZSRR. Motywem miała być też głośna wypowiedź generała z 25 kwietnia 1944 roku, podchwycona przez media, w której miał stwierdzić, że przeznaczeniem Amerykanów i Brytyjczyków jest rządzić powojennym światem. Pominięcie Sowietów przez najpopularniejszego amerykańskiego generała odebrane zostało przez Stalina jako afront. Skubik oświadczył, że w maju 1945 roku dowiedział się o planowanym morderstwie Patona przez NKWD, poprzednika KGB. Agent ten, Amerykanin ukraińskiego pochodzenia, twierdził, że cynk o planowanym zamachu otrzymał od ukrywającego się w amerykańskiej strefie okupacyjnej Stepana Bandery. Skubik oświadczył, że powiadomił o tym szefa amerykańskiej OSS Donowana, ale ten zlekceważył te informacje. Dwa tygodnie później te same informacje zostały potwierdzone przez ukraińskiego naukowca i dyplomatę, profesora Stepana Smalstockiego. Kolejna informacja o planie zamordowania Patona przez Rosjan dotarła do Skubika od ukraińskiego generała Szandruka. Według wersji Skubika amerykańskiego dowódcę zgładził sowiecki agent, który podał mu bezwonną truciznę w czasie, kiedy generał leżał w szpitalu. Swoją teorię agent oparł wyłącznie na rzekomych informacjach pozyskanych od Ukraińców. Jeżeli Ukraińcy chcieliby wykorzystać tę sytuację i wywołać konflikt Stanów Zjednoczonych przeciwko Związkowi Radzieckiemu, to taki spisek byłby idealnym pretekstem. Niestety, informacje podawane przez Kubika są często niespójne i mało wiarygodne. Istnieje wersja, że zamachu na życie Patona dokonali naziści, ale brak realnych motywów, gdyż wojna była już zakończona i śmierć generała nie miałaby wpływu na sytuację militarną. W kolejnej wersji sprawcami zamachu mieli być jego wrogowie wewnętrzni a motywem miała być zazdrość o sukcesy Pattona. Dotyczyło to głównie generałów Dwighta Eisenhowera i Omara Bradley'a. Kim był Dwight Eisenhower? Dwight David Eisenhower, zwany także Ike, urodził się 14 października 1890 roku w Denison w bogatej rodzinie jako syn Dawida Jacoba i Idy Elizabeth Eisenhower. Dwight w swojej genealogii miał korzenie rzymskie, a jego matka należała do Świadków Jehowy. Dla wyjaśnienia, organizacja Świadków Jehowy ma charakter w pełni religijny i nie obstaje za żadnym ruchem politycznym, w tym także za sjonizmem. Jedną z podstawowych zasad, którymi kierują się Świadkowie Jehowy, jest przestrzeganie praw ustanawianych przez świeckie rządy. Nie występują oni przeciwko władzom ani nie uczestniczą w konfliktach zbrojnych. Zadziwiająca jest kariera generała Eisenhowera. Był on amerykańskim dowódcą wojskowym, generałem armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej, naczelnym dowódcą alianckich ekspedycyjnych sił zbrojnych, politykiem oraz 34. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Równie zadziwiająca jest kariera jego brata, Miltona Eisenhowera. Na początku pracował jako urzędnik w administracji federalnej, ale już od 1943 roku sprawował funkcję rektora wyższych uczelni, takich jak Uniwersytet w Kansas oraz Uniwersytet Johnsona Hopkinsa w Baltimore. Wygląda na to, że kariery braci Dwighta i Miltona Eisenhowerów były energicznie wspomagane przez Borgów, a szczególnie Dwighta, który po wojnie zajął fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych. Powstają pytania, czy Dwight Eisenhower miał powody do zazdrości o sukcesy Patona i czy miał możliwości dokonania zamachu na jego życie. Na tym zakończę odcinek 66, w którym opowiedziałem o kolejnych teoriach spiskowych dotyczących śmierci generała George'a Patona. Serdecznie zapraszam do odcinka 67 pod tytułem Paton, część 4.